O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna Maro Senna, urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Sopicowo leżało tuż przy wielkiej drodze, którą od strony Niemna ciągnęli dwaj wodze. Nasz książę Józef i król westfalski Hieron. Już zajęli część Litwy od Grodna po Słonim, gdy król rozkazał wojsku dać 3 dni wytchnienia. Ale polscy żołnierze mimo utrudzenia skarżyli się, że król im marszu nie dozwala. Tak radzi, by co prędzej doścignąć Moskala. W mieście pobliskim stanął główny sztab książęcy, a w Soplicowie obóz 40 tysięcy i ze sztabami swymi generał Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski. Tak, tak, mój protazejku. Tak, mój gerwazejku. Dziwne ci to były losy tej naszej korony. I naszej Litwy. Wszak to jak